Tak naprawdę zabiła nostalgię. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między kropkami. Każdą sobotę o 19.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Społeczeństwie to próby właśnie nasłania, napuszczenia jednej części społeczeństwa na drugą, czyli osoby, które brały kredyty w złotówkach i osoby, które brały kredyty w złotówkach, a które się nazywają kredytami pseudowalutowymi. I tutaj słusznie też pan zauważył, że na to potrzebne są pieniądze. Ktoś musi za to płacić, żeby odpowiednie firmy Public Relations pracowały nad takim obrazem społeczeństwa. Natomiast tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Tak? I widać, że banki na tym korzystają, tak? Tam, gdzie my się bijemy. Ten aparat lichwiarski jest coraz bardziej dla Polaków opresyjny i nie tylko my to czujemy. Myślę, że to odczuwa coraz większe grono społeczeństwa. Natomiast ta informacja jakoś nie przebija się do naszych przedstawicieli, do posłów. Myślę, że powinniśmy ich o tym informować, żeby oni po prostu dowiedzieli się, jak rzeczywiście, co jest rzeczywiście największym problemem w tej chwili Polaków. Bo co z tego, że za 500+ uradzi się kilka tysięcy więcej Polaków, jak w tym czasie z powodu tej opresyjności tego systemu lichwiarskiego tyle samo albo i więcej wyemigruje, bo Polacy nie będą w stanie wytrzymać w tak dusznym kraju, tak bardzo gnębionym lichwą. Czyli przymrozki wiosenne, opady i wichury, proszę, i deszcze nawalne w sierpniu, podtopienia w zachodniopomorskim okresie żni. Komisja Europejska uzna nasze racje. Mamy tą możliwość wspierania tych rolników. Tak, słuchamy. W ramach zaliczek mogą liczyć także wnioskodawcy, u których prowadzone są kontrole urzędnicze. Zaraz, zaraz. Ze stanem faktycznym. Generalnie prawo europejskie zakazuje wypłaty jakichkolwiek zaliczek. I tu podjęliśmy działania z komisarzem Hoganem i wyraził zgodę, żeby i dla tych, które podlegają kontroli, wypłacane były zaliczki, ale tylko do jednolitej płatności obszarowej. A musiałam najbardziej popularnej ponad 3000. A dlaczego? Ponieważ ulotki w tym roku ponad Szanowni Boże, dziękuję Pani Bogusiu. Polskiej bazy lotniczej K1 na razie nie ma informacji o starciach między siłami. Ja spróbuję się odnieść do tej Pani umowy w skoku. Rzeczywiście jest tak, że zwykły konsument, który idzie do instytucji, która powinna być instytucją zaufania publicznego, spodziewa się tego, że informacje, które gdzieś tam uzyskuje, czy to z reklamy, czy to ust od jakiegoś konsultanta, przedstawiciela, że będą to informacje zgodne z prawem i przychodzi do takiej instytucji, tam otrzymuje plik kartek, nie jest w stanie tego wszystkiego przeanalizować, no i zawiera taką umowę. No i jakby no jest to dość szeroki problem i do 130 km na godzinę oraz opady deszczu. Uważam, że instytucje państwa powinny tutaj działać w ten sposób, żeby w sposób bezwzględny karać takie instytucje, które wprowadzają do umów klauzule niedozwolone, które
czyli które informują, informują w konsumentów w sposób wadliwy, w sposób, można powiedzieć, oszukańczy. Jest tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który się tym zajmuje i no, liczę na to, że zarówno ten urząd, jak i inne urzędy nadal będą tutaj egzekwować prawo i stawać po stronie konsumentów, no ale droga jeszcze jest długa do tego, żeby przychodząc do takiej instytucji, no być przekonanym, że będzie się potraktowany zgodnie z prawem i niestety no, w tej chwili trzeba mieć oczy szeroko otwarte. Zachęcam do tego, żeby czytać zawsze takie umowy przed podpisaniem, żeby też prosić o to, żeby wzór takiej umowy został nam doręczony przed jej zawarciem i dopiero po zapoznaniu się z tą umową dopiero taką umowę zawierać. Może zobrazuję to. 100 lat temu, jeżeli ktoś chodził do banku w Komniarce, to wiadomo było, że chodził na bank. W tej chwili role się odwróciły. Ten pan w Komniarce siedzi za biurkiem, rewolwer zamienił na długopis i tym długopisem zamierza oszukać te osoby, które wchodzą do tego banku jako klienci. To też czasem nie jest wina tych osób, bo na nich też się wywiera bardzo często ogromną presję, iż muszą sprzedawać różnego typu produkty, które czasem są niebezpieczne dla klientów, ale wchodząc do tego banku, proszę mieć taki mały obraz, który może da Państwu taką ostrożność i trochę powolni Państwa działania w tym oddziale i na spokojnie przeczytać tę umowę. Tam siedzi osoba z Komniarką, która za 3 lata, jak Państwo prosi, mieli problemy z tym kredytem, nieprawdopodobnie już tam nie będzie, a Państwo paremnicie zobaczy ten kredyt. Ja bym chciał jeszcze dodać taką informację, którą usłyszałem. Pewien z prawników, z taką lekką dozą ironii, stwierdził, to Państwo idą do banku bez prawnika? Którego życie otwierało walkę o odzyskanie niepodległości. Te przypadki, które pani pisała, to nie są jedyne, to niestety to jest nagminne w przypadku polskich instytucji finansowych, że one starają się tego klienta na każdym kroku, no powiedzmy szczerze, no oszukać, no podają na przykład jakieś oprocentowanie, gdzieś tam jest drobnym druczkiem coś więcej dopisane, a najwięcej takich niejasności jest w kwestii prowizji, które tak naprawdę tam tak naprawdę trzeba szukać tych kosztów kredytu. Pan Sawicki, którego Norbert tutaj już wcześniej przywoływał, taki pan współpracuje ze stowarzyszeniem, pisał swego czasu naprawdę spory czas życia swojego spędził na tym, żeby tego typu przypadki zgłaszać właśnie do łowniku. Dziękuję, że już dzisiaj na to moje wezwanie, żeby tak robić, na tą moją prośbę odpowiadacie, inaugurując te wielkie obchody stulecia odzyskania niepodległości przez polskie państwo. Inaugurujecie je w dniu niezwykle szczególnym, a zarazem można powiedzieć symbolicznym i pięknym. W dniu 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, którego życie otwierało walkę o odzyskanie niepodległości, suwerenności przed Rzeczpospolitą. Jedynych dwóch parametrów. Jaka kwota kredytu i na jaki procent, żeby tam nie było żadnych ukrytych gdzieś prowizji, żeby on po prostu wiedział z góry, ile to będzie kosztować. Chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby nasze prawo było przejrzyste. Tak wiele razy, zawsze na pierwszej linii. Dziękuję. Prosimy bardzo. Halo. Tak, tylko radio wyłączamy, dobrze? To słuchamy pana. Prezydent Andrzej Duda, a również marszałek Senatu Stanisław Kaczyński apelował o wspólne świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Marszałek spotkał się dziś z Dobranią Szwajcarską w Solurze. Stanisław Kaczyński podkreślał, że Senat chce zwiększyć środki na współpracę z Polonią z 75 do 100 milionów złotych. Jak dodał, część tych środków ma zostać wydana na obchody stulecia niepodległości na całym świecie. Chcemy robić to wspólnie, również z Polonią w Polsce, również z Polonią w Gdyni, z Polonią w
Można powiedzieć, że to było takie pewnego rodzaju Stanisław Karczewski pojechał pocieszenie, do Sarajewa, wziął udział w obchodach jeszcze gorszej sytuacji Tadeusza Kościuszka. Bywają ludzie niż państwo, bo na przykład bohaterem polskim. Bohater, ja nie podpisywałem żadnej umowy, żadnej pieniędzy nie dostałem. Nagle się okazało, że mówią Ukraińcy, nasz, mówią Amerykanie, to nasz. Tak, bo to jest nasz wspólny bohater, który potrafił wspiąć się ponad przeciętność, który potrafił kochać ludzi wokół siebie, który miał, to tutaj również Solusze wspomagał ubogich, wspomagał biednych. Na podstawie kłamstwa, manipulacji i tak dalej, to wzór człowieka niezłomnego, człowieka wyjątkowego, zdolnego, świetnie wykształconego i po prostu dobrego człowieka. Tadeusz Kościuszko spędził służbę ostatnie lata życia, zmarł w 1817 roku, został pochowany w miejscowości Wodzile. Tadeusz Kościuszko był najwyższym naczelnikiem siły zbrojnej narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej polskiego zbrojnego powstania narodowego przeciw Rosji Prusom z 1794 roku. Kościuszko walczył również o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Podobnie trochę. 200. rocznicy śmierci odbyły się z niewielkimi tam przerwami, to miałem do czynienia z tymi adwokatami, że to się potwierdza to, co mówił niejednokrotnie. Tymczasem ze Stanów Zjednoczonych wrócił wicepremier Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki, wziął udział w jesiennej szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Niczym sobie, niczym knuty, gdy w narodzie dług zatruty. To się właśnie potwierdziło między innymi w aferze. Podczas dniowej wizyty w Waszyngtonie wicepremier Morawiecki rozmawiał nie tylko z przedstawicielami międzynarodowych instytucji finansowych, ale również z biznesmenami. Po spotkaniu z dyrekcją koncernu Gordon Gans poinformował, że firma ta zbuduje pod Częstochową swoją drugą fabrykę szkła w Polsce. Wartość inwestycji może sięgnąć 200 milionów euro. Tutaj powstanie tam kilkaset z pracy, ale też będzie to dobre no ja też jestem taki właśnie sytuacji byłem. Wczoraj Mateusz Morawiecki ogłosił, że podjął decyzję o rezygnacji z dostępu do elastycznej linii kredytowej otwartej dla Polski po kryzysie finansowym w 2008 roku. Sięgała ona 9 miliardów 200 milionów dolarów. Koszt jej utrzymania wynosił 60 milionów dolarów rocznie. Nie chodzi tutaj nawet głównie o tę oszczędność, chociaż każdy grosz publiczny się liczy, tylko o to, że Polska jest postrzegana coraz bardziej jak kraj dojrzały. Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że podczas wizyty w Waszyngtonie spotkał się z bardzo wysokimi ocenami działań polskiego rządu w dziedzinie gospodarki i finansów. Z Waszyngtonu Marek Wokulski, Polskie Radio. Podczas tej wizyty wicepremier Mateusz Morawiecki pokazał partnerom zagranicznym, że nasza gospodarka jest w bardzo dobrym stanie. Tak oceniał na naszej antenie dr Artur Łukaszewicz z Szkoły Handlowej. To była taka wizyta, wydaje mi się, informacyjna, która oczywiście powinna być prowadzona co jakiś czas na szczególnie dwóch rynkach głównych, gdzie pojawia się, tworzy się decyzja o kapitale, o przepływie tego kapitału, czyli Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Tam zapadają te główne decyzje, bo tam inwestorzy z tamtych punktów przyglądają się całemu światu. To jest dobrze, pojawia się tam dyskutować, być, pokazywać, że Polsce jest z punktu widzenia gospodarczego bardzo dobrze i te wskaźniki, które osiągamy, są nie tylko potwierdzane naszymi ocenami, ale również instytucje międzynarodowe, szczególnie agencje ratingowe, ale też różnego rodzaju oceny zewnętrzne właśnie pokazują, że w Polsce jest gospodarczo bardzo dobrze. Artur Łukaszewicz uważa również, że zapowiedziana budowa nowej fabryki szkolnej pod Częstochową przez koncern Guardian Glass to dobra wiadomość. W tym zakresie, jakby oczekiwali ze strony wicepremiera, jest zawsze takie, żeby nie tylko ściągać inwestora, który tutaj będzie coś składał i rozkładał i tworzył pewną konfekcję, ale de facto, żeby była to realna produkcja, przede wszystkim, żebyśmy widzieli efekty związane z prowadzeniem badań i wdrożeniem nowych technologii. A wszystko, co się mówiło, że z przemysłem wysokiej klasy i zaawansowanym, to może się odpryskanie oczywiście odbić na podwyższeniu tych parametrów gospodarczych, również innych sektorów, które Polska. Panie Andrzeju, ja pozwolę sobie przerwać, bo mamy mało czasu do końca i też, żeby nasi goście się odnieśli do tego, co już padło, bo było bardzo dużo tych kwestii. Pan Andrzej poruszył oczywiście ważnych, istotnych, ale no nie mamy czasu, żeby teraz o wszystkim porozmawiać, wszystkie problemy rozwiązać. Natomiast do tego, co już padło, proszę bardzo, nasze gości. Chciałem się odnieść do tej pierwszej kwestii, czyli do strat, które tutaj szacujemy jako straty, które odnosi całe społeczeństwo. Znaczy, na te straty składa się wiele czynników, począwszy od tego, że ludzie, którzy są pozbawieni swoich
swojego majątku są również jak gdyby utracenie dla gospodarki, bo przestają w pewnym momencie płacić składki i przestają płacić podatki. Ich raty zamiast trafiać do gospodarki trafiają, czyli ich pieniądze zamiast trafiać do gospodarki w postaci na nabywania produktów czy książek, jedzenia, czegokolwiek, zamiast tego są przeznaczone na zawyżone bezprawnie raty. Na to się również składa utrata zdrowia, również rozpady rodzin, które również są kosztowne społecznie. I te straty wszystkie wyliczył Narodowy Instytut Studiów Strategicznych na 22 miliardy złotych rocznie. Gdyby to liczyć od 2010 roku, bo gdy ten problem się zaczął nasilać, no to już mamy na ten moment jakieś chyba 170 tysięcy, 170 miliardów złotych, które już tych strat polskie społeczeństwo już doświadczyło, a ten licznik cały czas bije. My cały czas mamy ten problem nierozwiązany i w dodatku nasz parlament, nasi posłowie, któryśmy wybrali, tego problemu cały czas nie dostrzega. A woli zajmować się aferą Amber Gold szacowaną na 800 milionów złotych. Ja bym może dopowiedział, że tak jakby cały schemat tego szóstwa jest ciągle ten sam, iż bardzo wąska grupa społeczeństwa, czasem również ze wsparciem faktycznie środowiska sądziowego czy czasem adwokackiego, może faktycznie wykorzystywać pewnego luki w prawie, bądź czasem też bierność osób, wobec których podejmują pewne działania. I ten schemat się powtarza cały czas, tylko że tutaj punktem łącznikowym jest jedno. Brak reakcji organów państwa polskiego. I to jest ta bolączka, która jest główna, bo zawsze będą osoby chciwe, ale dopóki istnieją urzędy, które przestrzegają przed tym i bronią słabszych przed takimi działaniami, to takie państwo jest zdrowe. A jeżeli polskie urzędy, które mają wpisane w swoich obowiązkach, nie wykonują swoich zadań, to tacy urzędnicy powinni być traktowani tak, jak w okresie II Rzeczypospolitej. Odniosę się jeszcze do kwestii adwokatów z urzędu, bo my jako stowarzyszenie zaczynaliśmy tak naprawdę chyba jako jedni z pierwszych walkę z sektorem bankowym na drodze sądowej. Na początku faktycznie trudno było o tą wiedzę, tych prawników było kilku. Wspólnie razem dochodziliśmy do pewnych informacji, zbieraliśmy je naprawdę po całej Europie i nie tylko. Pomagały nam osoby również ze Stanów, z Australii, po to, żeby naświetlić ten problem pod kątem ekonomicznym i prawnym. Teraz na szczęście te kolejne wyroki sądowe powodują, iż tych kancelarii prawnych i radców prawnych obsługujących te sprawy dobrze merytorycznie jest coraz więcej. I jeżeli Państwo macie taki problem, a chcecie wystąpić o radcę prawnego bądź pełnomocnika, który będzie się znał na takiej sprawie, to my na naszej stronie mamy wykaz takich kancelarii, które my uznajemy, iż pod kątem merytorycznym znają ten temat. My nie polecamy żadnego, dlatego że nie mamy z tym żadnego wynagrodzenia. My tylko staramy się, żeby osoby, które już były raz poszkodowane, nie były poszkodowane po raz drugi poprzez udzielenie niefachowej pomocy prawnej, to znaczy takiej niepełnej. I my tutaj staramy się współpracować z tymi osobami, które poświęciły dużo czasu, żeby poznać te umowy. Tak jak pan Przemysław skończył 50 umów i wiele innych prawników naprawdę musiało najpierw przeczytać i przeanalizować ileś dziesiątek umów bankowych po to, żeby się zapoznać z danym tematem. I tu zgadzam się, że tak, prawnik, który jest adwokatem z urzędu i widzi umowę bankową po raz pierwszy, może być osobą nieodpowiednią do udzielenia pomocy. Dlatego zachęcamy chociażby do spojrzenia na tę listę, która jest na naszej stronie, bo naszym zdaniem te osoby pod kątem merytorycznym na pewno wiedzą, no ale my oczywiście tutaj żadnej nie polecamy. Ja może też spróbuję krótko się odnieść do wypowiedzi pana Andrzeja. Znaczy, tak jak tutaj mówi mój przedmówca, w takim wniosku o pełnomocnika z urzędu rzeczywiście można wskazać osobę, która ma się zajmować tą sprawą, no najlepiej, żeby to była osoba, która prowadzi kancelarię gdzieś w okolicach, w tym samym mieście, gdzie odbywa się sprawa.
Tutaj też oczywiście nikogo nie polecam, ale na pewno można się samemu zorientować. Odnośnie tej odpowiedzialności dyscyplinarnej, no rzeczywiście no, jest to potrzebne, żeby takie osoby, które czy działają w jakiś sposób nieuczciwy, są pełnomocnikami, czy to adwokatami, czy to radcami, żeby rzeczywiście były karane za działania, które są nieetyczne i ja tutaj, że tak powiem, mogę mówić tylko za siebie i życzę tutaj panu, żeby trafił na takich pełnomocników, którzy są i rzetelni i postępują etycznie. Może tak powiem jeszcze krótko a propos tych spraw urzędu. To też jest pewna bolączka, którą zauważyłem, która polega na tym, że często takiemu pełnomocnikowi, który prowadzi sprawę z urzędu, bardziej opłaca się taką sprawę przegrać, bo wtedy dostaje wynagrodzenie od państwa, niż ją wygrać, bo wtedy otrzymuje wynagrodzenie od przegrywającej strony, która to przegrywająca strona no, czasami nie jest w stanie zapłacić albo się z tym ociąga. Więc to myślę, że to też jest taki postulat stronę rządzących, żeby się też nad tym pojawić, a to jest oczywiście tam pochylić. To jest oczywiście też temat na inną audycję pewnie. Jeszcze chciałam teraz powiedzieć na temat samobójstw, które co pan tutaj podniósł. Wydaje mi się, że rzeczywiście te sytuacje utraty dochodu nad głową to są sytuacje ekstremalne. W przypadku na przykład Pogorzelcu państwo uruchamia pomoc psychologiczną dla tych osób. W naszym przypadku nic takiego nie ma miejsca. I rzeczywiście zaczynam się zastanawiać, co należałoby zrobić, co uruchomić, żeby zapobiec po prostu tym samobójstwom. I zaczynam się zastanawiać, czy rola Kościoła tutaj nie powinna być większa. Wysłaliśmy jako nasze Jerycho 3 listy do biskupów diecezjalnych. Więc biskupi diecezjalni znają tą sytuację z pierwszej ręki, czyli od nas. I czasami myślę sobie, że taka tendencja do szukania pomocy u specjalistów to nie jest ta droga. Być może należałoby pomyśleć o uruchomieniu jakiejś pomocy wzajemnej. Czyli jeżeli rzeczywiście ktoś jest... Ja wiem, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś jest zaszczuty, nie ma nawet odwagi pójść i poprosić o pomoc, ale gdyby spróbować zrobić tak, że w takiej ekstremalnej sytuacji dana osoba, myślę tu głównie o mężczyznach, zdecydowałaby się pójść do swojego pasterza i jednocześnie poinformować nasze Jerycho, że wtedy i wtedy wybiera się właśnie do swojego biskupa. I nie da się przekierować ani do Caritasu, ani do pomocy społecznej. Być może biskup mógłby jakby pomyśleć, gdzie można by było taką rodzinę umieścić, jeśli chodzi o lokal jakiś zastępczy. Wydaje mi się, że są różne możliwości. To nie jest proste. Ja rozumiem, że to może zburzyć obecnie istniejący święty spokój i ład. Natomiast sytuacja uważam, że jest na tyle poważna, że trzeba byłoby się zastanowić, jak rzeczywiście można by było konkretnie pomóc tym ludziom. Jakby pomysł wziął się stąd, bo kiedyś rozmawiałam z takim księdzem salezjaninem przy okazji zamawiania naszej mszy świętej, który powiedział, że oni mają bardzo duży dom, swój własny i rzeczywiście zgłosił się do nich człowiek, który utracił w wyniku różnych zdarzeń losowych dach nad głową i otrzymał od nich takie schronienie, więc ja sobie myślę, może rzeczywiście jest to jakaś droga otwartego serca, że można było zapobiec tym nieszczęściom i może rzeczywiście Kościół mógłby tutaj myślę, nawet właśnie od strony pasterzy pomóc
rozpoczynamy rozmowy koalicyjne z FDP. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć tutaj o utworzeniu nowego. Oczywiście tak cały czas, przez cały czas programu jesteście Państwo zachęcani do niepoddawania się, do walki o siebie, o swoje rodziny. Ale też mam takie przesłanie dla osób, które są naprawdę w podbrankowej sytuacji, albo u których już sprawy poszły po prostu już za daleko i są po eksmisjach. Naprawdę proszę Państwa, w Polsce mamy takie prawo i to jest kuriozum tego bankowego bezprawia. Nikt w Polsce za długi do więzienia nie idzie. Naprawdę można stracić wszystko, majątek, ale życie znaczy o wiele więcej. Nikt Państwu godności dziecka Bożego nie może przez to zabrać i naprawdę bez majątku, bez niczego można żyć. Bardzo dziękuję. 4 minuty zostały do końca naszych rozmów, więc bardzo krótkie słowo podsumowanie. Też poprosiłbym o